Luz de Maria de Bonilla, orędzie świętego Michała Archanioła, umiłowane dzieci naszej Królowej i Matki, z moimi legionami niebiańskimi jesteśmy gotowi, by bronić dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Antychryst nie jest jakimś wymysłem, to dzieło, które spełni się w tym pokoleniu, tym, które wycierpi wielkie prześladowanie. Wzywam was do jedności, do braterstwa i do miłości jako dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. W tym czasie miłosierdzia każdy ofiarowuje i daje zarazem to, co nosi w swoich uczuciach i w swoim sercu. Ci, którzy nie miłują swoich braci, niech walczą przeciwko tym uczuciom, które oddalają was od bratniej miłości. Ten 13 maja, święto naszej Najświętszej Matki, jest bardzo ważny. Tego dnia nasza Królowa i Matka daje wszystkim tym, którzy z prawdziwą skruchą wyznają swoje grzechy, łaskę posiadania większej miłości, jako przygotowanie, żebyście mogli stawić czoła próbom, które już są na ziemi, a staną się jeszcze większe. Módlcie się, dzieci naszej Królowej i Matki, módlcie się za Stany Zjednoczone. Niektóre ze Stanów doświadczają silnych wstrząsów i na nowo nadciąga zakażenie chorobą. Módlcie się, dzieci naszej Królowej i Matki, módlcie się za Meksyk, doświadcza silnych wstrząsów. To lud błogosławiony, dlatego właśnie zło mocno go atakuje. Módlcie się, dzieci naszej Królowej i Matki, módlcie się za Hiszpanię. Wiele cierpi. Módlcie się, dzieci naszej Królowej i Matki, za Chile i Ekwador. Doświadczają trzęsień ziemi. Módlcie się, dzieci naszej Królowej i Matki, módlcie się. Ogień, powietrze, woda i wiatr wywołują wielki niepokój u narodów. Dzieci naszej Królowej i Matki, gospodarka wymyka się spod kontroli. Gromadźcie zapasy, zanim będzie za późno. Gromadźcie się po bratersku, by odmawiać różaniec święty. I bądźcie ludźmi pokoju, nie bądźcie prześladowcami swoich braci. Chcą was uciszyć, nie chcą znać Bożych ostrzeżeń, by jak owce rzeźnikowi poddawać się temu, co nakażą im wykonywać przeciwko Bożemu prawu. To, co pozostaje z tego ludzkiego kalendarza, będzie ciężkie. Wiara musi być mocna i niezachwiana. Modlitwa sprawia, że człowiek pomału się zmienia i chce coraz bardziej zagłębiać się w słowo naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa. Modlitwa jednoczy duszę z jej Stwórcą i ją do Niego przyciąga. Bądźcie silni, bądźcie niezachwiani, nie czyńcie kroków połowniczych lub lękliwych. Nasza Królowa i Matka ukaże się na firmamencie, odziana w złoto. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, obiekty z kosmosu będą spadać na ziemię i wywołają wielkie kataklizmy. Wzywam was do tego, by trzymać w domach latarki na noc z powodu braku prądu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie bardziej duchowni, a mniej światowi. Celem jest zdobycie życia wiecznego, a to osiągniecie w drodze, a nie dopiero w niebie. Codziennie odmawiajcie trzy zdrowaś Maryjo, o 12 w południe i o 6 rano. Wzywajcie mnie każdego dnia za pomocą modlitwy o ochronę, którą mi poświęciliście. Święty Michale Archaniele, błogosławię was, Święty Michał Archanioł.